W Katowicach kończy się dzisiaj rekordowa pod względem skali edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W ponad 180 debatach z udziałem 1200 prelegentów wzięło udział 12 tysięcy gości. Magda Sincewicz. 3 dni, setki rozmów i prelekcji oraz wiele ważnych decyzji, nie tylko dla Katowic, ale całego kraju i Europy. 16. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego za nami. Hasłem przewodnim wydarzenia była transformacja dla przyszłości oraz kwestie bezpieczeństwa. To mnie bardzo cieszy, że tutaj w Katowicach, tutaj na Śląsku przedstawia się plan na najbliższe 5 lat dla całej Unii Europejskiej i myślę, że części też świata. Bo niemal cały świat przybył do Katowic. Wśród gości specjalnych premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W sumie ponad 12 tysięcy gości, przedstawiciele biznesu oraz wielu inwestorów. Wszyscy zobaczyli, jak Śląsk się zmienił i wciąż zmienia. To wszystko, co widzę dookoła, przede wszystkim ludzi i atmosfera kongresu, to może napawać nas wszystkich dumą, że stworzyliśmy tak mocną społeczność, różnie myślącą i o sprawach gospodarczych, i o wielu innych. Myśleć różnie to nie jest groźne, ale rozluźniać naszą wspólnotę, która ma jednak daleko idące, tożsame cele, to jest już gorzej, to jest niebezpieczne, dlatego dbamy o tą wspólnotę. Zarówno tą w Europie, jak i na naszym lokalnym podwórku, poruszając podczas kongresu wiele ważnych zagadnień związanych m.in. z gospodarką, energią, inwestycjami, rynkiem pracy czy nowymi technologiami. Przyjeżdżają do nas tysiące osób, decydentów wielu branż. Przyjeżdża duży biznes, przyjeżdżają samorządowcy, przyjeżdżają naukowcy. I tutaj właśnie w Katowicach wykuwają się nowe idee, nowe pomysły. Rozmawiamy nie tylko o wyzwaniach gospodarki, ale też o wyzwaniach społecznych. Zwłaszcza w ostatnich latach. Pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie pokazały nam, jak musimy się jednoczyć, adaptując się do nowej sytuacji. Wiele pomysłów, jak sobie z tym radzić, jak skutecznie działać, pada właśnie na tego typu wydarzeniach.